Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ja Pana Zjadam. Jakbyście słyszeli dziwne dźwięki, to są koty, które akurat rozpoczęły swoją fazę galopu. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, mam nadzieję, że nie, to zaczynajmy. Od razu dla tych spragnionych pizzy mówię, że w zasadzie to chyba łatwiej będzie o niej zapomnieć i jak się pojawi, to wtedy będziecie bardziej szczęśliwi i bardziej zaskoczeni, na przykład tak jak ja, bo ja już powoli o niej zapominam. Jestem fanką czekolad z zestawów Ja Pana Zjadam i dlatego dzisiaj mam kolejną czekoladową rzecz i jak zwykle jest to słodka czekoladowa rzecz. Będą to miśki. I to jest ta sama firma, która robiła toaletę z tą oranżadą. Jak nie oglądaliście jeszcze, to oczywiście do opisu wrzucę link. Tak wygląda opakowanie z bliska. Jak widzicie, jest to zestaw do zrobienia w mikrofalówce. Pamiętajcie, że wszystkie zdjęcia i dodatkowe jakieś informacje znajdziecie na blogu, a link do bloga jak zwykle wrzucam do opisu. Tutaj pokazują nam, że musimy sobie przygotować do tego zestawu łyżkę i kubek. Dostajemy dwie tacki, jak widać. Jedna jest z takimi elementami. Tu jest na pewno łapka misia. Zobaczcie, jaka jest urocza. Taka mała łapulka. I tu jest chyba stopa. Tu mamy chyba uszka. I tu jest pysio, a tu nosek. Coś takiego. W każdym razie jakieś tam formy misia. Tutaj mam torebkę z truskawkową czekoladą. I po raz pierwszy spotkałam się z tym, że jest cokolwiek napisane po angielsku. Tutaj macie normalnie strawberry chocolate. Pod spodem jest oczywiście japońska nazwa, natomiast pierwszy raz w ogóle widać, co to jest. Ciemna czekolada, też oczywiście podpisana po angielsku. Do tego mamy różowe cukierki w ślicznym kolorze. To jest, z tego co wiem, penseta, można powiedzieć. I jest druga forma, jeszcze nie wiem do czego, ale podejrzewam, że do jakichś tam dodatków. Tutaj widzicie, jest serduszko, coś tam. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wypełnić tą misiową formę cukierkami. Wezmę sobie taką miseczkę i przysypię do niej cukierki. Mają cudny różowy kolor, jak widzicie. I teraz biorę pipetę. Składam ją na pół. Mam wrażenie, że dzięki tym dziurkom kulki się będą o wiele lepiej nakładały. Biorę sobie jedną kuleczkę i wkładam tutaj w dziurkę. To jest coś w stylu sorbetów, bo tam też były takie dziurki, tylko akurat tam się wpuszczało płyn, a tutaj są kuleczki z cukierków. Myślę, że to będzie raczej dłuższy zestaw. No i dodatkowo z mikrofalówką. I teraz wypełnię łapki. Aha, jak chcecie wiedzieć, co będzie w następnym odcinku, to pamiętajcie, żeby śledzić Facebooka, bo tam zawsze daję znać, wrzucam zdjęcia, takie zapowiedzi tego, co będzie w następnym Ja Pana Zjadam. Albo na przykład czasami Was pytam, co byście chcieli zobaczyć, w ogóle z Wami rozmawiam więcej, więc wydaje mi się, że warto. Oczywiście wszystkie linki na bloga, Instagrama, Facebooka macie jak zwykle w opisie. I to chyba byłoby na tyle kuleczek. Teraz to odstawiam na bok i wezmę nasze dwie czekolady. Do tego będę miała dwa pojemniczki. Otworzę ciemną czekoladę. Zobaczcie, jaka słodka, mała tabliczka czekolady. I teraz trzeba ją pokruszyć do jednego pojemniczka. Jest, tylko ona jest gruba, zobaczcie. Strasznie jest trudno ją złamać. O, udało się. Jejku, chyba jak ktoś jest słabszy, to będzie potrzebował kogoś do pomocy. Albo nie wiem, nożem to zrobić, albo... Jaka uparta. Dobra, udało się. Chodzi o to, że jak połamie się ją na mniejsze kawałki, to ona się o wiele szybciej rozpuści. Kto wymyślił taką grubą czekoladę? Teraz mam całe palce ubabrane. Fuu. I teraz czas na czekoladę truskawkową w drugim pojemniczku. Te czekoladki są w kształcie serduszek. To czemu tamta czekolada była w takiej dziwnej formie? Jeszcze tak trudno było pokruszyć. Uważam, że to jest mega, mega słodkie. I teraz musimy włożyć te dwie czekolady do mikrofalówki i rozpuścić je. Tylko ja proponuję to zrobić na jak najmniejszej mocy, czyli tam około 500 W. I mniej więcej co 20 sekund mieszać, wkładać jeszcze raz, tak żeby nie przypalić tej czekolady. Ona po prostu ma się rozpuścić. Więc ja zaraz to zrobię i pokażę Wam, jak wygląda. Niestety, jak widzicie, byłam zmuszona dodać troszeczkę tej brązowej czekolady do różowej, bo ona miała zupełnie inną konsystencję. W momencie, w którym brązowa już była prawie rozpuszczona, to różowa nadal trzymała formę tych małych serduszek i ona do końca tak naprawdę nie chciała się rozpuścić, więc dodałam troszeczkę tej brązowej czekolady po to, żeby rozrzedzić tą różową, bo ona się zbiła w taką kubkę i tak naprawdę nie dałoby się jej nigdzie wylać. Jasną czekoladę wleję do mniejszych foremek, czyli jakichś tam detali. Mam wrażenie, że będzie dosyć trudno, bo nie dali żadnej łyżeczki. To była łyżeczkę, którą wzięłam z jakiegoś innego zestawu, który robiłam wcześniej. Jak widzicie, ta czekolada nawet średnio się chce lać. No, halo.
Jak wezmę je za dużo, to oczywiście przeleję, a jak za mało, to nie chcę się lać. Trochę dziwna ta czekolada. Teraz, kiedy już te małe elementy są gotowe, wezmę ciemną czekoladę i wypełnię misia. Trzeba tylko uważać, żeby nie naruszyć tych kulek. Wygląda to na koniec. Szczerze mówiąc, jak teraz patrzę na instrukcję, to zastanawiam się, czy musiałam zostawiać te wolne przestrzenie, bo na instrukcji jest pokazane, żeby to zalać do samego końca, ale z drugiej strony zastanawiam się wtedy, jak tutaj nałożyć te buźki. Nie wiem, no, robię to pierwszy raz, zobaczymy jak wyjdzie. W razie co, najwyżej będziecie mieli mniej roboty i po prostu będzie można to zalać od razu. I teraz wystarczy tą tackę włożyć do lodówki na jakieś pół godziny do godziny, zależy jaką macie lodówkę. Chodzi o to, żeby po prostu ta czekolada zupełnie stwardniała. A jeżeli chodzi o drugą tackę, to ona jest po to, żeby wykorzystać tą resztę kuleczek i stworzyć jakiś własny wzór. Bo tutaj też macie taki zarys misia, ale w tym momencie możecie sobie układać kulki dokładnie tam, gdzie chcecie i tworzyć wzór, jaki chcecie. Ja teraz tego nie będę robić, zrobię tylko tą główną tackę. I tak wygląda czekolada od razu po wyjęciu z lodówki. Tak wygląda druga strona. I tak naprawdę wystarczy wziąć talerzyk i wycisnąć te czekolady. Tak to wygląda po wyjęciu. I teraz trzeba po prostu dopasować do siebie elementy czekolady. Tutaj wezmę łapkę w dół. Tu jest miejsce na łapkę w górę. Jak widzicie, niektóre elementy czekolady się poodłamywały, bo ona jest bardzo delikatna. Tutaj będą uszka. I teraz włożę oczy, które wcześniej zrobiłam z tej jasnej czekolady. Strasznie szybko się rozpuszcza, bo docisnęłam ją palcem w tym miejscu i jak widzicie już się rozpuściła. Wcale nie jest to taki łatwy zestaw, na jaki wyglądał na początku. To jest miejsce na łapkę. I teraz muszę dopasować mordkę. No chodź mordko. Może właśnie dlatego dali szczypczyki, bo jak się to dotknie ręką, to od razu się topi. I tak wygląda gotowy miś. I teraz już wystarczy zrobić naszą znaną próbę testu. Przyznam wam szczerze, że bardzo trudno było mi operować tą czekoladą, bo kiedy miałam ją rozpuszczać, okazała się zbyt gęsta, a jak już zastygła w lodówce, to potem przy przykładaniu tych elementów ona bardzo szybko miękła, więc w zasadzie była bardzo trudna do pracy, ale zobaczymy jak będzie smakować. Trochę mi szkoda też tej różowej czekolady, która stała się beżową, ale po prostu ona była zupełnie nie do użytku. Najpierw zjem sobie serduszko, bo jest z jasnej czekolady i zobaczymy jak mi wyszło to połączenie. To co było trudne przy układaniu tego misia, teraz wyszło na plus. Bo ta czekolada po prostu sama się rozpuszcza w ustach. Na języku po prostu tworzy taką jedną wielką, pyszną, słodką taflę. Rzeczywiście wyczuwam trochę truskawki, ale głównie smakuje to teraz jak mleczna czekolada po prostu. Bardzo dobra, tak czy siak. Teraz zjem gwiazdkę. Ona jest tak delikatna. I tu wyczułam więcej truskawki. Bardzo dobra truskawka. Nie wiem, czemu w tamtym było mniej. Tak sobie pomyślałam, że spróbuję teraz tej kuleczki w stylu tego cukierka różowego. Zobaczę, jak to smakuje. Albo spróbuję dwóch. To jest czekolada zamknięta w chrupiącej skorupce. Bardzo fajny pomysł. Więc kiedy już wiem, co mnie czeka, spróbuję ucha misia. I tu jest ciemna czekolada właśnie z tymi cukierkami. Jak robiłam ten zestaw, to nie byłam do niego przekonana, szczerze mówiąc, ale teraz jak jem tą czekoladę, to jest po prostu tak dobra. Jeżeli chodzi o te kulki, to mam wrażenie, że u nas można dostać coś podobnego, bo kojarzę to, jakbym gdzieś jadła. To jest czekolada zamknięta w jakiejś skorupce, coś z którym memsów, tylko bez tego orzecha w środku.
Nawet kojarzę opakowanie. Coś chyba było niebieskiego i właśnie mnóstwo tych kolorowych cukierków na opakowaniu. Nie wiem, kojarzycie? Jak kojarzycie, to wpiszcie nazwę w komentarzu, bo jestem pewna, że coś takiego jest. I teraz spróbuję kombo, bo wezmę sobie łapkę, gdzie jest ciemna czekolada, jasna czekolada i cukierki. To jest super. Połączenie tych tekstur, tego, że to chrupie, a z drugiej strony się rozpływa i to się rozpływa tak na zimno, że macie taką zimną czekoladę na języku, ale jednocześnie ona już jest płynna. Żeby poczuć dokładnie smak tej truskawkowej czekolady, która się zmieniła w truskawkową mleczną, rozpuściłam sobie jeszcze trochę, bo mi zostało i spróbuję, jak smakuje. Jaka duża porcja, ale ona się strasznie ciągnie. Dobra, a! Ciekawe, bo mimo tego, że ta czekolada jest ciepła, to na języku smakuje zimno. Po prostu rozpuszcza się tak na zimno. A i rzeczywiście czuć tutaj, teraz w tej większej porcji czuć truskawkę, ale nie jest to truskawka tak jak na przykład macie w dżemie truskawkowym, tylko mam wrażenie, że ona smakuje troszeczkę sztucznie, natomiast jest dobra. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak oceniłam ten zestaw od 1 do 5, smak, wygląd, zapach, zabawa i tak dalej, to wbijajcie na bloga, tutaj gdzieś wrzucę link, bo już mogę wrzucać linki bezpośrednio do bloga, nie musicie nigdzie szukać. Pamiętajcie, że ja pana zjadam jest zawsze w środy, a w niedzielę mam resztę filmów z tego kanału, a w soboty, jak kogoś to interesuje, to mam filmy na kanale Beauty. I pamiętajcie też o nowej końcówce z możliwością subskrypcji od zaraz i z możliwością przejścia do kolejnego filmu też od zaraz. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!